No dzień dobry widzowie. Wstałem jak co dzień rano i się okazało, że na trybie kidowice SMP gra tylko 5 osób. Dlaczego? Dlaczego tylko 5 osób na tym trybie? Przecież ten tryb jest super. Można tu grać survival i można być trollowanym przeze mnie. Ponieważ w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że wejdę na kidowice SMP i potroluję moich widzów. Wiem, że już to robiłem, wiem, że te odcinki już się na moim kanale pojawiły, ale przyznam wam szczerze, że zawsze się na tym cudownie bawię i mam dzisiaj niepohamowaną ochotę kogoś potrolować. Dlatego jak chcecie więcej odcinków, w których będziemy trollować was, no to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, a my lećmy do jakichś tutaj graczy, zobaczmy co oni tutaj kombinują. Nie mam dużego wyboru, ponieważ na serwerze jest tylko Zimnioczek, Wikipedia 001, Cocoa Flor i 3 Zbyś 3. Więc idziemy do Ziemniaczka. Dobra, jestem u Ziemniaczka i Ziemniaczek jest na jakiejś swojej wyspie, która jest na środku oceanu. Ziemnioczek, dzień dobry, on mnie oczywiście nie widzi, bo jestem na vanishu. Zobaczymy sobie, co oni tutaj będą kombinować i zobaczymy, co jesteśmy w stanie tutaj, że tak powiem, zrobić. Co oni tutaj patrzą, co oni tu robią. Pływają sobie w łódce i w sumie to tylko tyle póki co. Ja chciałbym... Aha, odpływają mi gdzieś teraz, ta. Dobra, wiem. Trolujemy ich w ten sposób, że łódka będzie za nimi płynąć. Uwaga, tu bierzemy sobie łódkę. Weźmy sobie taką jasną. Okej. Ej, gdzie oni popłynęli? Nie, zgubiłem ich. Dobra, muszę gonić. Są. Dobra, płynie za nimi pusta łódka. Pusta łódka za nimi płynie. Ja, jak oni to zobaczą, to będzie mocne. Jak się odwrócą, to ja się wtedy zatrzymuję. I że niby ta łódka, wiecie, że jest, nie wiem, zbagowane coś czy co. Nie wiem, czy oni to... Dobra, nie, myślałem, że się zatrzymali, żeby zobaczyć, co się dzieje za nimi. Ale dobra, płyniemy. Czy oni tę łódkę widzą? Mam nadzieję, że tak, nie? W sensie jakby, że mogą zobaczyć. Mam nadzieję, że jak ja jestem na vanishu, to ta łódka jest mimo wszystko dalej widoczna. Dobra, zobaczymy, dokąd oni popłyną, bo wydaje mi się, że oni... Dobra, olali tą łódkę. Totalnie jakby nie zwrócili na nią uwagi, tak? Łódka stoi na środku morza i tyle, nie? Olejmy to, dobra, płynę za nimi, płynę. Dobra, myślałem, że się będą musieli odwrócić, ale nie odwracają się, dobra. Płyną sobie ciągle przed siebie i dopłynęli właśnie do brzegu. Ja mam wrażenie, że oni mnie widzą na F5, serio. Mam takie wrażenie, ale no nie, no nie patrzą ani razu na mnie, więc w sumie może niekoniecznie. Nie wiem, czy dla nich to jest podejrzane, że za nimi płynie łódka? Czy oni to w ogóle widzą, czy w ogóle to zwrócili uwagę? Chyba nie, mi się wydaje, że nie. Dobra, okej, oni przyszli zebrać troszkę piasku. Dobra, okej, zróbmy tak. Niech on wypłynie stąd. Dobra, dlaczego on tak sobie tu pływa? Chciałbym dopłynąć do brzegu, ale on mnie tu może zobaczyć. Dobra. Dobra, nie zwracają w ogóle uwagi na tą łódkę. W ogóle na nią nie patrzą. Dobra, wsiadam tu i ten drugi nie będzie mógł wsiąść. Ten drugi nie może wsiąść. Zabrali moją łódkę. No dobra, to ja płynę z tym ziomeczkiem. Patrz, nie może. I nie wie dlaczego nie może wsiąść do łódki. Dobra, czekajcie, może go... Ej! Mogłem odpłynąć tą łódką, jak on wysiadł, dlaczego ja tego nie zrobiłem? Nie no, to był mój błąd. Dobra, lecimy do tej ich wyspy, zobaczymy, co oni tam będą chcieli zrobić, bo przylecieli po piasek, czyli potrzebują szkło pewnie. Gdzie jest ta wyspa ich? Tu, dobra, widzę ją. Robimy tak, uwaga, robimy tak, skończymy im ten enchant, żeby mieli gotowy. Uwaga, tu skończony enchant mają, mogą enchantować, narożniki nie są potrzebne. Dobra, więc pozbądźmy się narożników. Dobra, oni zaraz tutaj przypłyną, i zobaczą to, że tutaj jest już naprawiony, zrobiony enchant, który nie był zrobiony. I możemy, co by tu jeszcze można było zrobić takiego ciekawego? Zróbmy może, dobra, zrobimy tak. Gdzie oni są? Nie ma ich jeszcze, dobra. Robimy tak, podmieniamy tutaj to, to będzie taki znak, że jak będą, że tak powiem, ogarnięci, to zauważą to i mogą się domyślić, że to jestem ja i że ich troluję. Jeżeli się domyślą, no to będę musiał lecieć do następnych osób. O, wiem, co zrobimy. Dobra, patrzcie to. Rozrośnijmy im to. I jak będą chcieli to zebrać, to im rozwalimy piasek pod spodem i to wszystko im spadnie. Są. Dobra, przypłynęli. Dobra. O nie, minęli to. Szukają swojej wyspy, nie mogą jej znaleźć. Panowie, na prawo. Gdzie wy płyniecie? No nie. Musicie wrócić na swoją wyspę. Dobra, popłyńmy za nimi. No już tam zrobiłem, co miałem zrobić. Aczkolwiek oni się zgubili.
Serio oni nie widzieli tej wyspy? Dobra, wracają. Dobra, czyli się zorientowali się, że coś jest nie tak. Dobra, dolatują tutaj. I teraz tak, co możemy tu jeszcze zrobić? Wiem, zróbmy, żeby się paliło w tym. Niech się przepala, ale ja już wiem upieczone. Weźmy ziemniaki i robimy tak, pyk. Niech się przepala. Czy oni też zauważą to, że im się stak ziemniaków przepala? Tego nie wiem, ale zobaczymy. Dobra, gdzie oni są? Ziemnioczek! I ten drugi, który nie wiem nawet jaki ma nick. Dobra, oni się zgubili. Dobra, albo nie, bo ja nie wrócę tutaj w to miejsce wtedy. Nie wrócę w to miejsce już. Ziemnioczek! Wróć na wyspę, bo ja tu chcę się potrolować trochę. Dobra, ustawiłem sobie sitcoma tutaj. Lecę do ziemnioczka, zobaczyć co oni kombinują. Dobra, są na środku wody i zrzucają sobie jakieś itemy. Coś rzucił i nie zdążyłem tego zabrać. Dobra, wsiadamy do łódki. Jak drugi będzie chciał siąść, to odjeżdżamy z tym jednym ziomkiem. Dobra, to będzie dobre. Uwaga, spłynęli na dół. Okej, okay. I teraz co oni robią? Co, oni mają jakąś mapę? Oni szukają skarbu jakiegoś czy jak? Dobra, wyrzucili to tutaj. Dobra, zabrał tą mapę, dobra. Dobra, robimy, patrzcie co robimy. Pyk, wpadł do wody. Dobra, ale nie zauważyli nic, dobra. Tu i robimy teraz tak. On się patrzy i jest lipa, bo co oni kombinują? Jeden rzuca mapę do wody, tamten... Ej, wyszedł! Poszedł na spawna gdzieś chyba. Nie, proszę. Ta łódka sama płynie, co? Dobra, zbagowała się łódka. Robimy trolla, że się łódka zbagowała, że ciągle płynie przed siebie. Dobra. Teraz, okej, dobra. Jest świetny, jestem bank przekonany, że się zbagowała łódka, bo nawet nie skręciłem, tylko ciągle płynąłem przed siebie. Dobra, oni są znowu tutaj na tej wyspie, gdzie kopali ten piach. Dobra, okej. Musimy, dobra, gdzie jest ziemnioczek? Ziemnioczek, dobra, zaraz tu wróci pewnie. Ej, jest tylko ziemnioczek, ten... Koko a Flor i oni są razem, właśnie na nich dzisiaj patrzę i jest jeszcze Wikipedia 001 i nikogo więcej nie ma na tym trybie. Wbijajcie na Kidowice SCP, grajcie, ponieważ fajny tryb. Można sobie dobrze się tutaj pobawić. Dobra, o nie, uderzyłem go i on mógł to zobaczyć. Ale robimy tak, tu. I uwaga. Dobra. One się zestakowały tutaj, teraz lecą na niego. O, no dobra, ucieka. Dobra, robimy tak, uwaga. Teraz stroluję. Ej, mogę tym trójzębem w niego rzucić? Uwaga. Nie mogę, bo nie mamy PvP włączonego, nie! No nie! Dobra, czyli w niego strzelać nie ma bez sensu to jest w niego strzelać. Dobra, zrobimy tak, dobra, uwaga. Robimy tak, troll, V4. Bierzemy sobie teraz naszego kochanego Coco Flor, bo ziemniaczek gdzieś poszedł. I robimy tak, start control. O, czemu opatą bił w ogóle? On nie wie co się dzieje, dobra, uwaga, troll V4. O nie wiem jak ja mam przerwać ten, sterowanie nim. Ja nie mogę przerwać. Dobra, wychodzę z serwera, żeby on nie wyszedł. Ja wyszedłem i teraz wejdę sobie jeszcze raz, na spokojnie. Wchodzimy i zobaczymy co oni tam kombinują. Kurczę, nie będę widział co oni tam piszą, jeżeli cokolwiek piszą. Dobra, Kidowice SMP, dobra, jestem tu. Jest. Dobra, zaakceptował to chyba. W ogóle bez zaskoczenia po prostu sobie biegnie. O, szkielet do niego strzela. Kurczę. Dobra, co innego. Robimy tak. Troll V4, ale nie mogę już przejmować kontroli nad nimi. Dobra, gdzie jest ziemniaczek, kurczę? Bo ziemniaczek by... Dobra, bierzemy tego jeszcze raz ziemeczka i robimy tak. Robimy... Chyba web trapa mu zrobię. O, no to jest dobry pomysł, bo on tutaj coś z kimś bije. Dobra, tak. Tu. Web trap. No i co? Dobra, nie, no to jest już tak obvious, nie, że on się na pewno będą myślał, że coś, że ktoś go troluje. Pytanie, czy będzie wiedział, że ja. O, uwaga, będzie pisał coś na czacie chyba. Będzie pisał coś na czacie. Jest w szoku, total... Poleciał gdzieś, dobra, TP ziemnioczek, polećmy do ziemnioczka. Dobra, ziemnioczek jest tutaj, okej, dobra, uwaga, robimy troll. Uwaga. O nie, jak ja jestem zły w ogóle, dlaczego ja im tak robię? Przepraszam, ale to jest na potrzeby odcinka, ja wam to wszystko odbuduję. Gdzie jest ta trzcina? Ona znikła? Totalnie znikła cała trzcina? Dobra, czekajcie, wezmę im to i pomogę im. Okej, dobra, patrzcie, bo oni tutaj mają lekki problem, ale teraz uwaga, robimy tak. Dobra,
postawiłem tą trzcinę. I to są w szoku, że to się zniszczyło. Czy oni coś pisali? Admin, zostaw nas! O nie, oni się spodziewają, że to jest ktoś tutaj z administracji. Tylko nie wiedzą jeszcze, że to jestem ja, ale pokażę im się zaraz, żeby wiedzieli. Dobra, pomogę im to odbudować. Zniszczyłem im to im to pomogę odbudować. Dobra, ej, zostawili tabliczkę. Oni już wiedzą, że jest jakiś admin tutaj, więc zrobimy tabliczkę. Sorki, panowie, chciałem się tylko pobawić. Dobra, uwaga, zostawiliśmy tabliczkę, czy zobaczą to? O jest, widzi. Dankę admin napisali. Co jest grane? Jest. Widzą to, gadają sobie jeden do drugiego. Dobra, ej, odpisują, uwaga. Co mi odpiszą? A może coś? Co? Nie wiem o co chodzi, a może coś? Że w sensie, że coś chcą dostać chyba, ta? Admin, dasz diaks? Przecież macie diamentowe zbroje! Wy macie diaksa! Dobra, ale mogę wam dać po jednym diaksiku. Proszę bardzo, uwaga. Pyk pod nogi. Czy pomożesz zrobić magazyn pod wodą? Niestety nie mogę tak pomagać. Możecie pozdrowić odcinek. O, jestem. Uwaga, i czy oni będą się spodziewać, kto to? Napiszę pozdro po prostu, czy będą się zastanawiać, u kogo to będzie na kanale? Pozdro, jest pozdro, pozdrawiam, no i git, elegancko, dobra, pokażę im się w takim razie. Pyk. Siema. Dobra, robimy tak, uwaga. Dobra, trzymajcie się, lecę dalej. Dobra, za dużego wyboru nie mam, pozostała mi już tylko Wikipedia 001, więc lecimy do Wikipedia 001. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Okej, tutaj też widzę, że może być niezły potencjał pod dzisiejszy, prawda, troll. Widzę, że jest jakiś domek dziwny. Oj, co to jest za dziwny domek w ogóle, czekajcie. Wyjdźmy stąd. Okej. Wow, ej, jakie fajne miejsce w ogóle. Dobra, mega ładnie to wygląda. Naprawdę jest to fajne. Dobra, zobaczcie, co my tutaj mamy na tabliczkach. Sojusznicy, Kapi 081, Kitcox Plus, X-Lotto i Dominik Lewy. Okej, dobra, zobaczmy w takim razie, co tutaj się dzieje i czy możemy naszą Wikipedię jakoś potrować. Czy ona w ogóle jest? Uwaga, test drzwi. Chyba mamy awka. Jakbym mógł ją wyciągnąć stamtąd? Czekajcie, może wędką wyciągniemy ją i zobaczymy, co się wydarzy. A, nie mogę, jest za ciężka w tej zbroi. O nie, woda, ja chciałem, żeby ją wypchnęła tutaj, a nie tam. Dobra, jeszcze raz. Teraz tu. Okej. I tu. Okej, teraz robimy tak. Nie mogę tego... Dobra, zrobić tak. Pyk, dobra, naprawiamy to. I wypychamy ją jeszcze raz. Pyk. Ej, nie w tą stronę! W drugą. Żyje. Ona żyje. Dobra, to jej nie wypycham. To obserwujemy, co ona będzie robić w takim razie. Dobra, czekajcie. Robimy tak. Test podpalenia. Proszę zgaś to. Proszę zgaś, pali ci się chata. Proszę zgaś to. No nie, dobra, ja jej to zgaszę chyba. Chociaż nie pali jej się, nie podpalaj się. Czyli ma wyłączone chyba rozprzestrzenianie się ognia na działce. To dobrze w sumie, ponieważ w ten sposób mogę polecieć po bandzie i wszystko podpalić tutaj jak leci. Dobra, zróbmy tak. Tego nie mogę podpalić. Tutaj też nie mogę. Ej, bo pali ci się chata. Czy ty rozumiesz, że się pali ci chata? O, jest strach! O kurcze, dobra. Ej, spaliło jej się faktycznie! Ej, o nie, przepraszam! Myślałem, że jest wyłączone rozprzestrzenianie się ognia, to się spaliło i tak. Dobra, nie, przepraszam, to nie tak miało być. Ale lekko się tutaj coś podpaliło się tak lekko. Dobra, naprawię jej to. Tylko ona się musi odwrócić, żeby nie spalić tutaj wszystkiego. Dobra, uwaga, pójdź sobie tam, dobra, pyk. Dobra, i drugie naprawiamy, pyk. Nie widziała chyba. Chyba nie widziała, dobra, git. Dobra, teraz jakby ją można było potrolować? Dobra, czekajcie, zróbmy tak. Troll. Ja muszę odlecieć, tak, żeby widzieć ją. Uwaga. Troll V4. I teraz bierzemy sobie oczywiście naszą kochaną Wikipedię. No i zróbmy coś takiego, że mogę ją aresztować w Bedrocku. Ale to już jest takie mocne, dobra, zamroźmy ją.
A dobra, jest w środku, jest zamrożona, nie może się ruszyć. A chciałaby, chciałaby. Dobra, odwróćmy ją, odwróćmy. Dobra, jest odmrożona. O! Dobra, 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 nie wie co się dzieje, nie wie co się dzieje. Jeszcze raz, tu i teraz zróbmy co możemy jej zrobić? Ja nie wiem do końca co zrobić. Już tyle razy tego używałem, a dalej ja nie wiem. I boję się czegoś klikać, bo niektóre rzeczy tutaj są takie, że strasznie się tego używa. Dobra, a zróbmy... Wiem, co tutaj było dobre. Rakieta. Pyk. Jest... Dobra, była w pomieszczeniu, więc jej nie wyrzuciło. Nie wyrzuciło jej, ale gdyby była na zewnątrz, uwaga, co się dzieje teraz, to... Ej, co jest? Czemu ona nie poleciała nigdzie? O! Dobra, lecimy w dół. Przepraszam. Myślałem, że do wody trafi. Szczerze mówiąc. A nie trafiła. No nie, musisz tu przyjść. O jest, idzie, idzie, idzie. I uwaga. O nie, to jest inna osoba. Jeszcze raz. Pyk. Jeszcze raz do góry, co? Hopla. Nie, dobra, zróbmy tak. Aresztujmy ją. Niech jest w bedroku. Ja tu się jej pokażę teraz. O! 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 Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dobra. Dzień dobry. Hej. Wypuszczę... cię z więzienia, jak odpowiesz na pytanie. Okej. Ile mam subów na kanale Szybson? Uwaga, czy ona na to odpowie? Ej, szczerze, ja sam nie do końca pamiętam, wiesz, że tam jest prawie 160 tysięcy, ale nie wiem, czy już nam się to udało dobić, czy jeszcze nie. O, Szybson, a ty teraz nagrywasz? No tak, przecież byłem u was i powiedziałem, żebyście pozdrowili odcinek. No mam 259 738. Zobaczymy. Ej, ona ciągle tak krąży, żeby nie było, żeby na telefonie w tym momencie patrzy. No to jaka odpowiedź? O, no i zobaczymy, czy mi odpowie w ogóle. No nie, ona mi nie odpowiada, ja czekam i czekam. 129 tysięcy chyba. No niestety, nie ten kanał. Ja nie pytałem o plusy, tylko pytałem o kanał Szybson. No nie. No dobra, ale wypuszczę ją, proszę bardzo. Ale i tak musisz jakoś zapłacić za to. Więc uwaga, w tym momencie robimy tak. Szykuj się, bo coś się stanie. Robimy tak, bierzemy tą Wikipedię i poszła jak przeciąg. I co? Przecież tu jest woda! Dlaczego ona tutaj będąc nie poleciała w tą stronę, żeby wpaść do wody? No nie, nie, dobra, czekajcie. TTP, here, Wikipedia, pyk, zapraszam tu, proszę zabierz sobie te itemy. No i na przeprosiny daję ci tutaj, prawda, masz troszkę diamencików, uwaga, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dobra, masz to na przeprosiny. No i trzymaj się, papa. No dobra, widzowie, troszkę udało się potrolować. Nie było to najlepsze trollowanie, ale ja się nawet uśmiałem, w szczególności przy tych pierwszych chłopkach, oni byli naprawdę całkiem śmieszni. Jak chcecie kolejne odcinki, gdzie będziemy trollować widzów, no to łapka w górę i subskrypcja. Widzimy się na kolejnym materiale. Trzymajcie się, elo!